Wiecie, kto jest gwiazdą w Pruszczu? Obok mnie? Igor Tracz. No właśnie. Ale tu akurat nie ma co się śmiać, bo to akurat jest mistrz świata w psich zaprzęgach. Mistrz świata w psich zaprzęgach. Słuchajcie, nie ma co się śmiać, bo nikt nie popierdala psami po świecie tak jak Igor Tracz. Igor jest najlepszy, słuchajcie. Kumacie coś takiego? Jest 7 miliardów ludzi na świecie, on jest najlepszy. Starzy Eskimosi mogą mu lizać płozy. Starzy Eskimosi mają 365 dni w roku śnieg, Igor ma 4 dni pluchy w Pruszczu, kurwa, jest najlepszy! I nikt go nie zna. To jest smutne z jednej strony, z drugiej strony też się trochę nie dziwię, bo tak naprawdę ja nie miałem niedawno pojęcia, że jest w ogóle taki sport jak psie zaprzęgi. Ja myślałem, że to jest tylko jakiś środek lokomocji, to jest trochę jak bycie mistrzem świata w jeżdżeniu tramwajem czy coś. Poza tym, czy to Igor jest mistrzem świata, czy raczej psy, które go ciągną, no. Przecież to one biegną w tych zaspach, tak? Igor tylko stoi z tyłu na sankach i szybciej, szybciej! Te psy biegną. Ty, Burek, kto to w ogóle jest? Nie wiem, ale jeszcze raz krzyknie to mu jedne, jedne mu! A on tylko stoi z tyłu i szybciej, szybciej! No to jest najbliżej stojący kibic. No to... Mistrz świata. Ale jest mistrzem świata, w sensie to zostało zapisane. W tym roku mistrz świata. Zajebiście, w ogóle to jest, słuchajcie, to musi być mega uczucie. Jesteś najlepszy na świecie. Ja nigdy nie będę mistrzem świata w tym, co robię. To jest przykre, to podcina skrzydła. Jednego rozśmieszę, drugiego nie rozśmieszę. To jest normalne, prawda? Są ludzie w tym kraju, którzy o 14 co niedzielę włączają dwójkę. Rozerwali rzepkę. Jak przyjdzie Karol, jak pierdolnie anegdotą. Najlepszy jest, to najlepszy jest Karol, kurde. No i oczywiście, jeżeli kogoś to bawi, jeżeli ktoś się cieszy, to super, to ja naprawdę, jak ja słyszę czasami, jak się komicy, stand-uperzy, kabareciarze, youtuberzy przekrzykują, kto jest śmieszny, kto jest zajebisty, kto jest głupi. To jest taka bzdura, naprawdę. On taki, słuchajcie, ja myślę sobie, że jeżeli jesteś w stanie rozśmieszyć chociażby jedną osobę, to już jesteś zajebisty. Tak sobie to tłumaczę. No ale jak widzę w telewizji kabaret pod Wyrwigroszem, to mi chuj strzela po prostu, no to... No tu niestety, jakby mówię naprawdę, ja wiem, że ja mam pilota, ja sobie mogę przełożyć, ale no, to powinno być jakoś prawnie zakazane, czy coś, to... Azbest też był kiedyś legalny, prawda? A już najbardziej mnie wnerwia, jak słyszę, jak ktoś mówi, a moi ulubieni to jest Abelard i kabaret pod Wyrwigroszem. Co to jest za osoba jakaś, no? Co to jest za jakiś rozstrzał osobowości w ogóle, no? Szykuje mi się romantyczny wieczór, mam świece i wiadro gówna. I w tym porównaniu byłem świecami, żeby nie było jakieś... Żeby nie było...